wygląda jak na tle, ale jak najbardziej dla Niesłowskiego. Tylko 15 sekund i Oświęcimianie zagrają pełnym zestawem. To może być ostatnia okazja do szarotek na to, aby spróbować wykorzystać tą grę w przewadze. Dobra interwencja Michała Piku. Wielkie brawa dla Nisłuchowskiego za tą interwencję. Niesłowski w roli głównej. Rolny szarotek, drodzy Państwo. Piotr Kmiecik wyrównuje. Mówi 20 sekund pozostało do końca tercji trzeciej. Ciągle 1-1. To na pewno dobry rezultat dla szarotek. Była bardzo ładna okazja. Gol dla szarotek. Numer 16, ale wielkie brawa za tą akcję dla zawodnika z Nowego Targu. To była... Piotra Kmiecika i szarotki wygrywają ostatecznie to spotkanie 3-1. Wielkie brawa dla zwycięzców, hart ducha, zaangażowanie, no i wiara do końca, pozytywny rezultat. To sprawiło, że dzisiaj